Cześć, witam Was serdecznie na moim kanału. Ja mam na imię Michelle D, jestem tarocista z certyfikatem i też porównam z numerologią, z astrologią i też z human design. Mamy właśnie teraz 3 dni orakel od 3 do 5 października 2018. Mamy już nowy miesiąc. Ja też właśnie dla Was robiłam duży orakel na październik, na cały miesiąc. To właśnie znajdziesz na moim kanału. I teraz właśnie będziemy widzieć, co będzie w tych 3 dniach. To my mamy tutaj właśnie karty Keeper, to ja ich właśnie teraz będę używała. No i właściwie możesz, jak chcesz, na jakiś temat myśleć. Tak? Może to być miłość, albo jakiś narzeczony, albo kariera, albo zdrowie. Albo tak ogólnie właśnie pytać, co tak te energie nam chcą powiedzieć. Mamy tutaj właśnie tą kartę więzienie. O! No więzienie nie jest taka bardzo fajna, to sorry za to, ja właśnie tasowałam live, tak? No tutaj jest woda, tutaj jest wieża. To znaczy, może być, że jakieś obowiązki może są tutaj w tych 3 dni i trzeba właśnie z tymi obowiązkami jakoś pracować. Nie chodzi tutaj o to, żeby próbować się wydostać z czegoś, może więcej, żeby akceptować coś i potem się transformuje od samego, tak? To są właśnie moje myśli tutaj, jak ja tutaj widzę te więzienie. Jak wam jakieś karty, jak ty jakieś karty lubisz i tutaj widzisz na moim kanału i nie znajdziesz w sklepie, albo znajdziesz w sklepie, to obojętnie, mam na dole lista, gdzie właśnie możesz też ich mieć do domu i zamówić. To są ceny, które są, no tak jak w sklepie nawet, tak? To ja to porównam i właśnie najtańsze ceny wam dam, ok? To właśnie w sklepie to na pewno nie jest taniej. I no jak czegoś chcesz albo lubisz, no to możesz właśnie też mieć dla ciebie do domu. To tylko jako informacja. Ja próbuję wam zawsze polskie wersje znaleźć, tak? Jak nie znajdziełam polskiej wersji, to właśnie stoi, czy to jest po angielsku, albo po niemiecku, albo co. Ale to też zawsze was informuję. Więzieniem. Tak, tutaj właśnie stoi, to jest po niemiecku, ale ja wam tutaj wytłumaczę po polsku, że jak jesteś w jakimś więzieniu, no więzieniu metafozy, to znaczy to jest tak symbolicznie. Jak gdzieś jesteś, gdzie nie idzie się wydostać dla ciebie teraz, tak? I to mogą być więzienia też takie psychologiczne nawet, gdzie my też myślimy jakieś rzeczy i nie musi być prawda, ale to są nasze wersje życia. Albo jakieś sytuacje, które są trudne i się nie idzie tak łatwo wydostać. I tutaj właśnie nam powie, że my sami to zrobiliśmy, tak? I jak ty myślisz, nie, to ja nie byłam sama albo sam, to było życie, to był jakieś, tak się stało, ale jak naprawdę pomyślisz o tym, to może być, że tutaj też stoi prawdę, tak? Ja myślę, że my wszystko sami robimy, też jak właśnie decyzję nie zrobimy i ktoś inny nam decyzję zrobi, to my też właśnie jesteśmy sami, którzy tą decyzję nie robili, tak? W taki sposób właśnie. Może to też właśnie być, tak, że tutaj karta nam też mówi, że to jest też dobry czas, jak nie masz żadnych problemów, no bo tutaj to tylko jest 3 dni orakel. Tutaj też stoi, że to też są fajne dni, żeby właśnie iść do natury, być sama albo sam, tak? Może to być, że właśnie teraz plany się tak nie udają, ale to jest dobry czas, żeby medytować i właśnie akceptować to tak, jak jest. No bo w takich czasach my też właśnie zbieramy znowu siłę, nową siłę, żeby się ruszyć, jak ten czas minie. Jak masz coś do czynienia właśnie z jakimiś urzędami albo co, no to najlepiej teraz tam dzwonić w tych 3 dni i się poinformować przy coś, tak? Jak tam coś masz, to jest właśnie rada to teraz zrobić. No bo tutaj to właśnie też są takie urzędowe rzeczy, albo sąd też, to właśnie też symbolizuje ta karta. No ludzie.
Ja bym powiedziała, najlepiej się przyjrzeć, co tam jeszcze leży, co nie jest załatwione, telefonaty zrobić, tak? Próbować, żeby się coś ruszyło, jak się tak zaraz nie ruszy, no to też akceptować. I właśnie też sobie trochę pomedytować i być trochę sama albo sama. To są te rzeczy, które tutaj mi symbolizują. Na pewno nie ma to przypadek, że właśnie jest ta karta. Może to być, że my to właśnie teraz potrzebujemy, żeby właśnie dokładnie oglądać, o co chodzi. Dobrze, to dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za lajka, też bym się cieszyła i tak dalej, tak? I na moim orakel też jest właśnie na cały miesiąc, jak zaplanujesz, to dostaniesz też wszystkie informacje, tam na dole jest taki mały zegarek, możesz tam też dać na ten zegarek, tak? I dostaniesz właśnie wszystkie informacje i cały content, jak najnowsze filmy będą. To była Wasza Michelle D. Ja też śpiewam, robię muzykę, tak? I zawsze Wam na końcu każdego Oracle filmu czegoś zaśpiewam. No i teraz właśnie będzie jakiś muzyczny otwór, zawsze coś innego z przeszłości albo teraz, czego ja zrobiłam dla Was. Pa, pa i dobry czas, Wasza Michelle. Above the city, truth is the prison, chose the jungle, noisy, dirty taste. Some street musicians are my guides. Take a deep breath of life. People fight for their lives and I fly like an angel. How about the lies while I fly out of danger? Have they got wings? How about pain?